niech cała negatywna energia zostanie przetransformowana. Wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam i nie wspiera naszego rozwoju, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą, pełną miłości energię. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora, witajcie moi drodzy. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Zasubskrybuj koniecznie, aby nas nie zgubić. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że masz się przecudownie. Dziękuję kochani za każdy like, komentarz, subskrypcję, udostępnienie oraz za Wasze super podziękowania. Dziękuję z całego serducha za Wasze wsparcie. A więc dzisiejsze przesłanie będzie dla kolektywu. Zobaczymy kochani, co tutaj dzisiaj jest dla Was najważniejszego do przekazania. Na czym należy się pokłonić. Także przejdźmy do działania. Drogie anioły, przewodnicy duchowi, przodkowie i najwyższe istoty miłości i światła, proszę pomóżcie mi dziś w tym przekazie. Jakie najważniejsze wskazówki, porady, przekazy, informacje macie dziś dla naszego kolektywu? Co na ten moment jest najistotniejsze? Dobrze, a więc jesteście kierowani przez swoich przewodników duchowych, kochani. Ważny etap w Waszym życiu. Zaufaj w odpowiedni czas. Straciliście coś na rzecz tego, aby mieć coś lepszego, coś piękniejszego, coś doskonalszego. Coś, co mogło wydawać Wam się stratą, okaże się największym błogosławieństwem w Waszym życiu, tak? Jeżeli na ten moment, nie wiem, czujecie jakieś zblokowanie, nie rozumiecie pewnych rzeczy, które się wydarzyły, jeżeli macie pewien żal o coś, co się stało, jeżeli macie pewne poczucie niesprawiedliwości, jeżeli czujecie, że nie wiem, coś straciliście, tak? Że coś straciliście, że coś się rozpadło, że coś poszło nie po Waszej myśli. Wszechświat chce, abyście wiedzieli, że wszystko odbywa się dokładnie tak, jak należy. Wszechświat Cię prowadzi, aby zrzucić wszelkie iluzje, które Ciebie mogą blokować, powstrzymywać przed życiem w szczęściu, przed życiem w radości, w spełnieniu, w zrozumieniu. Iluzje, tak? Także jest tutaj porzucenie jakichś iluzji, nieporozumień, jakiegoś, być może właśnie tak, jakichś wierzeń. Potrzebowaliście na to czasu, aby to przekształcić, aby to przeformować. Bardzo możliwe, że na ten moment zaczynacie dostrzegać pewne rzeczy z innej perspektywy, zaczynacie rozumieć pewne rzeczy, których nie rozumieliście w przeszłości. Ta sytuacja może dotyczyć się stabilności, rodziny, równowagi. Oferta. Zmieniacie swój stosunek do pewnych rzeczy, wierzenia, odpuszczacie tak jakby pewną kontrolę. Również nie pozwalacie na to, aby ktoś Was kontrolował, tak? Jeżeli do tej pory ktoś na przykład stosował jakieś, kochani, manipulacje wobec Was, dziwne taktyki kontroli, to widać, że, nie wiem, coś uznała, z tym, że nie ma wpływu. Ktoś Was już nie może kontrolować, albo można też mówić, że, nie wiem, że odsunęliście się w jakiś sposób od kogoś, przez co ktoś nie ma możliwości tego zrobić lub tego dalej robić. Tak, to jest wyjście ze strefy komfortu, kochani. Wyjście ze strefy komfortu. Także jest to zdecydowanie misja Waszej duszy. Bardzo możliwe, że jest jeszcze jakaś nostalgia, wspomnienia, coś, co się wydarzyło w przeszłości. Dla niektórych z Was powracacie pamięcią do czegoś, co się wydarzyło zeszłej zimy. Coś, gdzie dotknął Was ogromny chłód. Dla niektórych z Was to była zima Waszego życia. Bardzo bolesna i ciężka zima. I bardzo możliwe, że przeszliście coś traumatycznego.
Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że pozostawaliście w ciągłym strachu i w limitacjach. Bardzo możliwe, że pozostawaliście w jakichś nałogach, używkach, jakichś niezdrowych przyzwyczajeniach, niezdrowych myślach lub czymś takim. Zimą przerobiliście bardzo wiele rzeczy, kochani. I tutaj widzę właśnie ten czas lata, ogromny wzrost, wielkie zrozumienie. No kochani, spójrzcie. To jest wsparcie od Waszych przewodników duchowych. Nie jesteście sami w tym. Dostajecie ważne wiadomości, podpowiedzi, co robić, jak działać. Być może poprzez swoje sny, być może poprzez pewne wizje, medytacje, połączenie, znaki, które otrzymujecie z każdej strony. Jest to silna wskazówka od Waszych przewodników duchowych, aby uwolnić się od czegoś toksycznego, od czegoś, co Was blokuje, powstrzymuje przed byciem w pełni sobą. Tak jakby pewne fragmenty Was zostały już ustawione na odpowiednim miejscu, ale pozostają jeszcze pewne fragmenty, które jeszcze nie zostały przepracowane. Coś, co trzyma Was uwięzionym w jakiejś toksyczności, w jakiejś, nie wiem, dla niektórych z Was może mieć to związek z jakimiś nałogami. Coś, co czujecie, że ma nad Wami przewagę. Coś, co być może robicie od dłuższego czasu, albo być może coś, co rzucacie i do tego powracacie. Jest tutaj tak jakby pewien ból nieprzepracowany i objawia się on właśnie poprzez jakieś... Być może ten ból dotyczy jakichś relacji lub zakończonych relacji. Gdzieś była miłość i chemia i nagle pewne rzeczy wygasły, oziębły, skończyły się. Wygasły po prostu. Nastała zima. To ta zima była dla Was bardzo przełomowym czasem, kochani. Bolesnym, dużo poczucia winy, poczucia straty, poczucia bólu, obwinianie siebie, obwinianie innych, obwinianie świata, wszechświata, wszystkiego dookoła. Ale jest to też czas silnej transformacji. Zrozumienie, tak, że pewne rzeczy nie były na miejscu i trzeba było to w jakiś sposób przetransformować. Miłość do siebie, bardzo możliwe, że chodziło tutaj, kochani, o miłość do siebie. Być może nie szanowaliście siebie w pełni. Być może dotyczyło się to jakichś zdrowych granic, tego, co robicie dla innych, waszej wartości siebie, pewności siebie. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że poświęcaliście siebie w pełni innym, ale nie sobie. Oddawaliście siebie w pełni innym i swoją energię, zapominając, kim Wy jesteście i po co tu przybyliście. Ale coś się zmieniło, być może, nie wiem, przebyliście jakąś podróż, albo coś, jakąś wiadomość otrzymaliście, przyszła do Was jakaś prawda, dla niektórych z Was może to być wiadomość poprzez właśnie, nie wiem, jakieś czytania, wizje, sny. Jest to wskazówka od Waszych przewodników duchowych. Otrzymujecie jakieś ważne wiadomości, aby zrozumieć, dlaczego coś się wydarzyło, po co coś się wydarzyło. Dla niektórych może to mówić też o tym, że otrzymujecie dar jasnowidzenia lub silniejszej intuicji, mocniejszego połączenia z wewnętrznym ja, przebudzenie do swojej mocy, transformacja, bliźniacze płomienie. Bardzo możliwe, że ktoś zmienia coś w sobie, tak? Mam żeńską energię, duma. O czym nam to chcę powiedzieć? Ta sytuacja może dotyczyć kogoś spod znaku zodiaku ryby, raka albo skorpiona. Śmierć ego. Zakończenie starej wersji siebie. Wdzięczność za zmiany, które nadeszły. Także dla niektórych z Was może to mówić też o tym, że Wy już widzicie, że wiecie, że czujecie, że budujecie w tej chwili stabilne fundamenty. Może to mówić o tym, że zostaliście wzbogaceni o niezwykłe doświadczenia, które ukształtowały Was na to, kim jesteście i nic już tego nie zmieni. Tak jakbyście wiedzieli, gdzie jest Wasze miejsce, jaka jest Wasza moc. Dla niektórych z Was może tutaj być tylko żal, że to wydarzyło się tak późno. Żałujecie, że wcześniej nie przejrzeliście na oczy, że wcześniej nie zaczęliście budować jakichś stabilnych fundamentów, że wcześniej nie podjęliście być może jakichś decyzji.
Być może wiosną już chcieliście, aby coś się wydarzyło i tutaj odkładaliście pewne rzeczy na później. Dla niektórych z Was też to może mówić o tym, że stoicie przed jakąś decyzją, że coś się ma dla Was pojawić, jakaś możliwość, jakiś podarunek. Bardzo możliwe, że ktoś, z kim byliście, nie wiem, być może się izolowaliście od kogoś, nie chcieliście z kimś kontaktu. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że ktoś chce, ktoś, kto jest z dala od Was albo dzieli Was, nie wiem, długi dystans, relacja długodystansowa albo tak, jakaś relacja na odległość albo coś takiego, kochani. Tak jakby ktoś wprowadza tu jakąś zmianę. Lew, baran i strzelec. Także tak jakby tutaj wszechświat mówi, już czas coś zmienić, czas wprowadzić jakąś istotną zmianę. Otwórz się na przyjmowanie. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że wydaje Wam się, że wszystko musicie zrobić sami. I że przez to jesteście ciągle w braku. Ciągle Wam brakuje, tak jakby brakuje Wam energii, brakuje Wam finansów, brakuje Wam radości, brakuje Wam miłości, brakuje... Ciągle czujecie, że jesteście w pewnym braku. Otwórz się na przyjmowanie. Czujesz ten brak, dlatego że próbujesz coś wymusić, próbujesz coś zrobić na siłę, próbujesz zrobić coś samodzielnie być może. Otwórz się na przyjmowanie. To może dotyczyć silnego ego. Tak, lew, baran i strzelec. Tutaj z reguły właśnie walka ego. Także dla niektórych z Was może to mówić o tym, że gdzieś tutaj pracujecie nad odpuszczeniem kontroli. Co jeszcze w związku z tym? Tak, Wy sami się limitujecie, dlatego że to jest Wasz strach. To są limitacje, które są utworzone przez Wasz strach. 12, zobaczmy sobie, kochani, co to jest. 12, 12, zobaczyłam. Wsparcie. No kochani, nie jesteś sam, kiedy robisz kolejny krok. Dokładnie to jest to, co mówiłam. Chcecie zrobić pewne rzeczy sami. Życie dało Ci nowe możliwości i teraz jest czas, aby przyjąć je z wiarą, że uzyskasz wsparcie. Rzeczy, które pojawiają się na Twojej drodze, służą Twojemu najwyższemu dobru. Zastanów się, jak niewidzialne siły pomogły Ci w Twoim życiu. Medytuj w głębokiej świadomości tego, jak wiele form może przybrać wsparcie. Także otrzymujecie ważne wsparcie, kochani. Zobaczmy sobie jeszcze 121. Tutaj jest uzdrowienie. Leczysz się. Rany wciąż się goją, a Twoi aniołowie są obecni w tym czasie. Chcą, żebyś wiedziała, że pewnego dnia nie będzie bolało tak bardzo jak dziś. Spędzi dzisiaj trochę czasu z nieskażonymi istotami, dziećmi, zwierzętami lub każdym, kto ma w sercu czystą miłość i poczuj bezwarunkową miłość boskości, kiedy spojrzysz w ich oczy. Ktoś może być urodzony w 60 lub 61 roku, ktoś może być urodzony 16 czerwca lub stycznia, ktoś może mieć 61 lub 60 lat. Prawda. Być może trzeba wyrazić tutaj jakąś prawdę, być może trzeba powiedzieć o pewnych rzeczach. Dla niektórych z Was to może być forma karmy, tak? Wyrażenie pewnych rzeczy, które były ukrywane przez długi czas. Zobaczcie, kochani, wyrażenie pewnych rzeczy, coś, co było ukrywane. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że dowiecie się o pewnych rzeczach i przez to zrzucicie pewne iluzje. Dowiecie się o tym, co się dzieje, dlaczego coś się działo. Bardzo możliwe, że ktoś Wam powie o czymś, o czym nie wiedzieliście i zrozumiecie, dlatego ma to związek z karmą i ze sprawiedliwością, kochani. Ma to silny związek z karmą i sprawiedliwością, tak jakby zrozumienie, dlaczego pewne rzeczy potoczyły się w taki, a nie inny sposób, co miało wpływ na moje życie. Ta sytuacja może dotyczyć wagi, wodnika albo bliźniąt. Ktoś porzuca stare wierzenia, rozbraja pewne schematy, które komuś towarzyszyły przez większość życia. Ktoś widzi pewne rzeczy inaczej, być może ktoś zaczyna widzieć inne osoby inaczej.
ktoś być może izoluje się od kogoś, odsuwa się, aby nie mieć zbytnio z kimś kontaktu, bo wie, że czyjaś energia ma negatywny wpływ na kogoś. Wampiry energetyczne. Tak jakby ktoś próbuje wmówić komuś nieprawdziwą rzeczywistość. I tak jakby czyjeś ścieżki muszą się rozejść, aby nie obniżać waszej, no nie wiem, tak jak ja mam wrażenie, jakbyście mieli przed sobą coś pięknego, coś ważnego, jakąś relację bratnich dusz, albo jeżeli jesteście w relacji, to może to mówić o tym, że musicie się gdzieś odsunąć od jakichś ludzi, dlatego że próbują zniszczyć jakąś piękną relację bratnich dusz. Jest tutaj, kochani, coś, tak jakby ktoś próbował w czyichś oczach zmienić zdanie na czyjś temat. Także może to mówić o tym, że nie wiem, jeżeli jesteście w relacji, to być może ktoś próbuje zmienić to, jak ktoś was postrzega. Jak wasz partner was postrzega. Być może jest jakaś osoba trzecia, jakiś znajomy albo znajoma, albo ktoś z rodziny, ktoś, kto ma wpływ, kto ma kontakt z twoim partnerem lub partnerką i ktoś, kto próbuje zmienić, w jaki sposób ta osoba ciebie postrzega. Jeżeli nie jest ta osoba na przykład w kontakcie z kimś, to może też to mówić, że ktoś próbuje robić jakąś magię. Magię właśnie takiego zamętu. Zamętu w relacji, w rodzinie, aby ktoś się czuł nierozumiany, nieakceptowany, ktoś się czuł odrzucony, tak jakby ktoś sam, pomimo tego, że być może nawet nic takiego się nie wydarzyło, to ktoś tak jakby ma pewne takie uczucia, jakby sobie ktoś wyolbrzymiał pewne rzeczy, które być może nawet się nie wydarzyły i przez to ktoś sam się blokuje, ktoś się zamyka na coś. Ktoś widzi pewne rzeczy jako zagrożenie. Z każdej strony tak jakby ktoś widział zagrożenie w innych ludziach. Może to mówić o tym, że ktoś, że to była czyjaś magia, czyjaś nadzieja, czyjaś klątwa, ktoś chciał zakończyć jakieś relacje w czyimś życiu, coś miało wpływ długo na kogoś, ale być może się z tego uwalniacie, przestajecie pewne rzeczy postrzegać za swoje, które nie przynależą do was. Uleczacie coś poprzez pracę z wewnętrznym dzieckiem, kochani, tak? Także tutaj widzę, że pewne rzeczy, które być może postrzegaliście z innej perspektywy dotychczas, teraz się zmieniają dla was. Zaczynacie widzieć w sobie tą niewinność, zaczynacie rozumieć, dlaczego w jakiś sposób, nie wiem, być może reagowaliście, albo dlaczego działy się w pewien sposób dla was pewne rzeczy, tak? Tak jakby rozumiecie, że tak naprawdę nigdy nie daliście temu swojemu wewnętrznemu dziecku tego ukojenia, tej bliskości, tej równowagi, tego poczucia bezpieczeństwa, którego potrzebowało. I są tutaj pewne zmiany, tak? Tak jakby rozumiecie, że być może okej, moje początki nie były okej, moje początki nie były dobre, dlatego być może w moim życiu ciągle czuję jakiś, nie wiem, brak albo zwątpienie, dlatego że nikt we mnie nie wierzył, że zawsze ludzie wątpili we mnie, że zawsze mi wmawiano, że nie jestem wystarczający, wystarczająca, że nie jestem w stanie zrobić tego czy tamtego. I być może rozumiecie teraz, że to od was zależy, tak? W dzieciństwie nie mieliście na to wpływu, ale to wy bierzecie odpowiedzialność za to, kim jesteście dzisiaj. Nie możemy zmienić naszej przeszłości, ale naszą odpowiedzialnością jest, aby zmienić naszą teraźniejszość oraz przyszłość, tak? Czyli to, co myślimy, to, co robimy, jak sobie z tym radzimy, czy się uzdrawiamy, tak? Czy bierzemy odpowiedzialność za nasze życie, czy pozostawiamy je w rękach innych osób, po prostu użalając się nad sobą, tak? Bo tak wiadomo, potrzebujemy pewnego czasu, kochani, potrzebujemy czasu na opłakiwanie, potrzebujemy czasu na transformację, na ten ból, na poczucie wszystkiego, na zrozumienie wszystkiego. To wszystko jest potrzebne. Każda z tych emocji jest potrzebna. Ale jeśli pozostajemy w czymś zbyt długo, tak? Jeżeli pozostajemy w czymś latami, jeżeli coś już się zakończyło, a my latami pozostajemy w czymś bolesnym, tak? I wątpimy przez to w siebie i czujemy brak, i czujemy. To znaczy, że tak, czas na zmianę. To znaczy, że to trwa już zbyt długo. Jeżeli czujesz, że wciągnęło ciebie w to w miejsce, w którym czujesz się bezpiecznie i wolisz pozostawać w bólu i opłakiwać coś, co było, zamiast myśleć o przyszłości, to znaczy, że coś jest zaburzone i trzeba coś zmienić. Już czas, kochani. Dla niektórych z was jest to zakończenie jakiegoś trudnego sezonu w waszym życiu. Jesień. Jesienią przychodzą wielkie zmiany dla was. Ta jesień będzie prawdopodobnie dla was przełomowa.
Będziecie tutaj mierzyć się z rzeczami, których unikaliście. Rzeczy, które odkładaliście w czasie, zostaną tutaj przerobione tak, jak należy. Mówię, to dla mnie to się pokazuje naprawdę, dla większości z nas, kochani, ten rok naprawdę on będzie przełomowym rokiem. Do końca tego roku dzieją się zmiany. Pamiętajcie o tym, że czas karmy również nadal trwa, tak? Jest, rok numerologiczny się zmienił, tak? Ale jednak jakby nie było, nadal jesteśmy w tej energii karmy, także pamiętajcie o tym, że to, co jeszcze się nie domknęło, to się jeszcze domyka. Dla wielu z Was będzie to czas wynagrodzenia, dobrej karmy. Tak jakby w pierwszej połowie roku odbębniliście to, co było bolesne, być może, nie wiem, odpracowaliście jakąś pokutę, jakieś rzeczy, które wiedzieliście, że musicie przerobić, przepracować. To był dla Was bardzo bolesny czas. Tu było wiele rzeczy, które musieliście wyrzucić z siebie, które musieliście wywlec na powierzchnię, które chcieliście zapomnieć, ale musieliście je na nowo wywlec na powierzchnię i się nad nimi pokłonić. Coś, co było dla Was cholernie bolesne. Ale widzę, że naprawdę ktoś tu przerobił swoją robotę, kochani. Naprawdę ktoś tutaj się przyłożył do pewnych rzeczy, pomimo tego, jak bardzo bolesne one były. Ktoś wziął się do pracy, aby coś przerobić, aby coś zmienić, odpuścić, zobaczcie. Aby odpuścić coś, aby się uwolnić. Ciężka praca się opłaca, kochani. A to była dla Was bardzo ciężka praca. Musieliście się otworzyć, musieliście stać się tą najwrażliwszą wersją siebie, musieliście wyciągnąć na wierzch swoje wszystkie rany, swój cały ból. Musieliście stać się tą najdelikatniejszą i najwrażliwszą wersją siebie, aby móc poczuć to wszystko, aby móc zrozumieć, zaakceptować, przerobić, tak? Trzeba było to wszystko poczuć, aby móc wprowadzić, zobaczcie, tu mi zagląda zmiana, aby móc wprowadzić zmianę. To był niezbędny proces, kochani, dla wielu z Was, zobaczcie, kochani, aktywacja wyższego ja. Kocham takie czytania, kocham. Ta energia w ostatnich czytaniach, kochani, po prostu boskie jest to. Kocham, 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 kocham tą piękną energię. Uwielbiam. Jest to taki piękny progres, tak? Tutaj widać namacalnie. Tutaj ja na dobrą sprawę patrzę na to wszystko i po prostu mówię, no... Możecie sobie, kochani, pogratulować. That's it, no. Co tu więcej Wam mogę powiedzieć? No, wykonaliście kawał świetnej roboty. Była to katorga Waszego życia. Ja wiem o tym. Ja wiem, to widać. To widać, przez co Wy tu przyszliście. Jeszcze się uleczacie, tak? Ja widzę, że jeszcze nie do końca. Bardzo możliwe, że Wasze ciało jeszcze się ulecza. Widzicie po sobie wiele zmian. Ale też widzicie, że wracacie do mocy. Że wracacie do siły. Zaczynacie się czuć coraz lepiej. Wyglądać coraz lepiej. Czujecie tą zmianę. To jest tak jakby... No, dla niektórych z Was naprawdę będzie to po prostu przeskok linii czasowej. Tak jakbyście weszli w tą nową... Dlatego, że, kochani, to tak jakby się zakończył dla Was jakiś rok próbny. Rok próbny, jakieś wielkie testy są za Wami, tak? Tak mi się to pokazuje, jakbyście przerabiali jakieś naprawdę ciężkie rzeczy. Wydawało Wam się, że szybciej to być może się uwiniecie z pewnymi rzeczami. Dotyczyło się to bardzo mocno Waszych traum. Wydawało Wam się, że szybciej przerobicie pewne rzeczy. Na ten moment czujecie, że jeszcze Was coś dosięga, ale jest to już coraz mniej, że tak powiem, namacalne i coraz mniej ma to wpływ na Was i na to, kim jesteście. W dużej mierze zaczynacie już rozumieć, jaka jest Wasza w tym moc, że daliście radę. Zaczynacie rozumieć, że trzeba naprawdę ogrom odwagi, aby zmierzyć się z pewnymi sytuacjami, aby stanąć w swojej obronie. Tak? Dla niektórych z Was jest tutaj zrozumienie, że przetrwaliście, kochani, coś, czego jedna osoba by nie przetrwała. Wyrwaliście się z rąk jakiejś obsesyjnej osoby, jakiegoś... nie wiem, no mi się to pokazuje, jakbyście po prostu uniknęli najgorszego. Przez to, że postawiliście się w jakiejś sytuacji, przestaliście dawać się wykorzystywać i wydaje mi się, że zrobiliście to w najlepszym momencie. Zrobiliście to w najlepszym momencie, dlatego że wcześniej mogłoby Wam się to nie udać. Później mogłoby być za późno. Poprosiliście o pomoc Boga i ta pomoc została Wam udzielona poprzez znaki, poprzez wiadomości, które tutaj zaczęły do Was przychodzić z zewnątrz, poprzez rzeczy, które zaczęliście wyczuwać i przeczuwać. Mega robota, kochani, mega po prostu. Ta praca, zobaczcie, lato, wzrost, miłość do siebie, powrót do energii i równowagi.
No co ja mam więcej wam powiedzieć? No przecież to jest po prostu boskie, to jest niesamowite. Gęba mi się sama cieszy po prostu ducha do ucha, no. Włożyliście tutaj kawał pracy w siebie, aby nie ulegnąć jakimś pokusom, aby nie zrobić pewnych rzeczy, na które inne osoby być może się pokusiły, aby zadbać o siebie. Ogromna zmiana, kochani, jest tu w was. Wielki wzrost. Wielki wzrost. Zmiana wierzeń. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że zobaczyliście, co było ukryte. Tak jakbyście ściągnęli maski osób, z którymi, nie wiem, mieliście do czynienia. Ta sytuacja może dotyczyć byka, panny albo koziorożca. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że jesienią stanie się to bardzo namacalne i wiele osób zobaczy waszą ogromną zmianę. Wiele osób zobaczy, jak bardzo się zmieniliście, że już nie jesteście starą wersją siebie. Być może wy nawet patrzycie czasami jeszcze z nostalgią wstecz, w przeszłość, wspominacie, jak było, co się zakończyło, ale jednak patrząc wstecz widzicie więcej bólu niż radości. Powrót do stabilności i równowagi. Tak, kochani, tutaj widzę, że odzyskujecie moc, jesteście wspierani przez wszechświat. Jest to dla was wzmocnienie. Jest to dla was tak jakby wypchnięcie was przez wszechświat. Widzę tutaj dużo stabilności. Tak jakbyście odzyskali stabilność. Dla niektórych z was może to mówić o stabilności finansowej, tak? Materialna, emocjonalna, fizyczna stabilność. Wszelkiego rodzaju stabilność, tak powiem. Jesteście również pewniejsi siebie, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Nie boicie się odrzucenia. Tak jakbyście odrzucali iluzję. Ściągacie różowe okulary i widzicie wszystko jasno i wyraźnie. Widzicie, jak w rzeczywistości pewne rzeczy wyglądają. Dobrze, zobaczmy sobie, kochani, tutaj karty podróżnicze, czyli losu, czasu i przestrzeni. Helena Żuk. Pytaliście, ktoś ostatnio pytał o te karty właśnie, co to jest za talia. Ja tutaj akurat, kochani, mam dwie talie zmieszane, tak? Jedna talia była dla mnie za mało, aby w ogóle nią tasować i cokolwiek nią robić. Także kupiłam po prostu razy dwa i wymieszałam ze sobą te dwie talie. Lubię dostawać w czasie czytań takie potwierdzenia, czy to aby na pewno, więc uwielbiam, kiedy dostaję na przykład dwie te same karty w tym samym miejscu, wtedy wiem, jak energia jest syta, że tak powiem. Więc jeśli się zastanawiacie, jeżeli zakupicie na przykład te karty, do nich jest też taki fajny, taka fajna książka. Czekajcie, kochani. I w tej książce jest cały opis tego, także jeżeli wystarczy, kochani, czasami jedna karta, z jednej karty jesteście w stanie wyciągnąć tyle informacji. Cały tutaj po prostu jest spis każdej karty, o czym ona może mówić. Fajna książka, polecam, i fajne karty polecam, tak? Także jeśli się zastanawiacie, jeszcze raz tu wam może pokażę, to sobie zróbcie zrzut ekranu, to będziecie mieli tutaj i tytuł, i kart, i czyje to jest, i jak to znaleźć. Także zobaczmy sobie, co tutaj nam się pokaże. Witalność, wierność i fortuna mi się tu pokazuje. Opieka, ona. Czyli ta sytuacja może dotyczyć jakiejś kobiety. Jakaś kobieta tutaj próbowała wprowadzić pewien zamęt w waszym życiu. Ktoś próbował wprowadzić zamęt, jeżeli chodzi o relacje, jeżeli chodzi o wasze zdrowie, jeżeli chodzi o to, co robicie, czym się zajmujecie. Ale w jakiej sytuacji ktoś nie miał możliwości tego zrobić, dlatego że wy byliście dosyć mocno stabilni. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że usunęliście się na bok, odizolowaliście się być może od kogoś i ktoś nie miał na was wpływu, ktoś nie mógł robić czegoś dłużej. Tak, być może zobaczyliście, że pojawiło się pewne zagrożenie ze strony tej osoby, a zdecydowanie podwójnie mam zagrożenie, pokuta. Tak jakby pewne rzeczy przestały wam sprzyjać, kiedy widzieliście, że macie kogoś koło siebie, być może zaczęliście się czuć coraz gorzej, zaczęliście wyglądać coraz gorzej, być może zaczęliście podupadać na zdrowiu, być może, nie wiem, coś z waszymi finansami się zaczęło dziać.
wiele różnych problemów, wiele jakichś przeszkód, tylko na przykład coś się działo, powiedzieliście komuś o czymś, że coś ma się wydarzyć, ta osoba wystarczyło, że o tym wiedziała i już rzeczy Wam nie poszły na przykład po planie. Mówiliście na przykład, że nie wiem, gdzieś jedziecie na wakacje i tej osobie o tym powiedzieliście, czy ta osoba się o tym dowiedziała, już pogodę mieliście spierniczoną albo były jakieś przeszkody. Powiedzieliście, że nie wiem, Wam się układa w jakiejś relacji albo że poznaliście kogoś nowego, ta osoba wiele informacji chciała wyciągnąć na ten temat i już tej relacji zaczynało się coś pierniczyć, tak? Tak jakby ktoś chciał z każdej strony Wam wbić nóż, aby wszystkie Wasze plany, aby wszystko to, co chcecie osiągnąć, mieć, wszelkie Wasze radości, ktoś chciał Wam zniweczyć Wasze pozytywne plany, tak jakby ktoś chciał zaniechać jakąś Waszą stabilność, możliwość, aby coś zrobić. Tak, ktoś z agresją, ktoś stracił autorytet w Waszych oczach. Jest to jakaś kobieta, która wprowadziła wiele zamętów w Wasze życie, kobieta, która była agresywna wobec Was i tak jak mi się mówię, cały czas mi się tutaj pokazuje, aby ktoś Wam szpilki wbijał. Jeśli nie Wam osobiście, kochani, to być może ktoś się bawił w wudu, być może ktoś nawet gdzieś podróżował, aby robić jakieś wudu na Was przez kogoś, być może ktoś z kim współpracował, ktoś komuś płacił być może za jakieś rytuały. Rytuał śmierci dla kogoś to może być, ktoś się tak jakby chciał kogoś pozbyć dla swoich potrzeb. Ktoś chciał, aby ktoś nie miał możliwości czegoś zrobić, może mieć to coś związane, co, może być tu coś wspólnego z emigracją, z przemieszczaniem się, dokąd to idzie. Stabilizacja, czyli kochani, odzyskujecie stabilność, powrót do mocy, mamy odpust, tak? Także odpust sam w sobie mówi nam o tym, że wszystko to, co mogło dotychczas iść nie tak, zostaje odwrócone. Mamy piękny postęp. Co jeszcze? Podróże. Pojawi się dla Was jakaś szansa prawdopodobnie. Dla niektórych z Was może to mówić o powrocie do stabilności, do mocy. W związku z pracą również pewne rzeczy się dla Was stabilizują. Być może coś, czego nie mogliście rozpocząć w przeszłości lub czego nie mogliście zrobić w przeszłości, w tej chwili pojawi się dla Was jakaś okazja. Pewne rzeczy odłożyły się w czasie, dlatego że tak jakby, nie wiem, Bóg miał dla Was lepsze rozwiązanie. Dlatego ta cierpliwość była niezbędna w tej sytuacji. Bardzo możliwe, że ktoś rzucił na Was jakieś fatum i tutaj po prostu te rzeczy się zakończają. Nie ma możliwości, coś już dłużej Was nie dotyka. Kiedy wychodzicie ze strefy komfortu, porzucając coś toksycznego, to przestaje Was dotykać i odzyskujecie stabilność. Także albo już jesteście w tej energii, albo już czujecie, że ta stabilność została odzyskana i że w Waszej pracy pewne rzeczy się zaczynają układać, że powracacie do swojej mocy, że szykują się dla Was możliwości na ważne zmiany, szanse na podróże, tak, zmiana kierunku. Być może już jesteście w tej energii, jeśli nie, kochani, to do tej energii zmierzacie, tak? Jest tutaj energia bogactwa. Zostajecie wynagrodzeni za coś, co Was w przeszłości dotknęło. Dla niektórych z Was możecie dostać tutaj pewną możliwość, być może za coś. Zadośćuczynienie, słyszę. Dziecko mi się pochorowało, no i wiecie, jak to bywa. Także te krzyki w tle. No możecie słyszeć mojego syna. Wścieki jego. Tak, także tutaj pokazuje mi się jakaś nowa możliwość. Start, pewne nowe możliwości. Dla niektórych z Was można mówić o tym, aby być spokojnym, aby się nie wściekać. Być może jest tutaj w Was jakaś złość. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że się gdzieś spieszycie i nie możecie się doczekać, aż pewne rzeczy się dla Was zmienią. Dobrze, kochani, jestem z powrotem, wybaczcie. Bo właśnie tak miało być, tak miało być. Przypomniało mi się, że dziecku syrop miałam dać. Także szybka, szybka przerwa. Jestem z powrotem. Oczywiście już nie wiem, gdzie skończyliśmy. Kochani, dobra. Pozwólcie, że się napiję. Dzieje się, dzieje się. Kochani, początek roku szkolnego. Dziecko poszło na parę dni do szkoły i już wszystkie dzieci po kolei chorują. Także no, dzięki Bogu, że mam tę możliwość, że jestem w domu i dziecko ma z kim zostać. Także dla niektórych z Was, kochani, jest tutaj coś, być może pojawi, cały czas mi się pokazuje szansa, co nie przełożę talii, co nie przetasuję, cały czas pokazuje mi się jakaś szansa, także ta podwójna szansa non-stop tutaj krzyczy do mnie. Dla niektórych z Was może się pojawić możliwość, nie wiem, być może zakupu czegoś, coś, co jest związane ze stabilnością, nie wiem, być może zakup domu albo jakiejś własności, czegoś, co nie wiem, dla niektórych z Was może to mówić o jakichś korzystnych zmianach w sprawach finansowych, nowe możliwości, które
w jakiś sposób uhonorują albo unormują, albo wzmocnią finanse w waszym domu i w waszej rodzinie. Wielka szansa tutaj się pokazuje na coś naprawdę pozytywnego. Może okazać się, że jakaś wizyta u rodziny zaowocuje jakimś prezentem w postaci znacznej, nie wiem, gotówki, albo co pozwoli tobie na przykład odbić się w górę, albo coś, co przyniesie ci pewien sukces. Dla niektórych z was może to mówić o jakimś posagu, partnera, albo o jakichś licznych prezentach, na przykład, nie wiem, z okazji urodzin, ślubu, jakiejś okazji, coś, co może pomóc zrealizować marzenia. Może to mówić też o sukcesie, sukces, który może ci przynieść poprawę twoich warunków materialnych, tak? Jeśli jesteś na przykład w trakcie załatwiania spraw związanych z finansami, to na pewno zakończy się to dla ciebie pozytywnie. Na pewno będzie to pomyślne rozwiązanie dla ciebie. Jeżeli chodzi o pracę, to tutaj również widzę dobrą atmosferę, widzę uznanie, widzę dobre kontakty ze znajomymi, dobre kontakty z współpracownikami. Może tutaj się pojawić jakiś nowy pomysł na samorealizację. Możecie uzyskać przychylność innych osób albo poparcie osób z zewnątrz lub rodziny, albo jakichś znajomych. Dla niektórych może się pojawić nawet możliwość awansu. Dla osób, które prowadzą na przykład własną działalność, tak, jeżeli macie jakiś swój własny biznes, to może mówić o nowych możliwościach rozwoju albo o pomyślnym wzroście. Jeżeli coś tworzycie, to może pojawić się możliwość, nie wiem, jakiejś dobrej lokaty na jakiejś wystawie, albo może to mówić o jakiejś nagrodzie, albo jakiejś prestiżowej propozycji, tak? Nie wiem, tak jakby jeżeli coś tutaj tworzycie, jeżeli jakiś wkład swój tutaj w coś dajecie, to może to mówić o takim wyjątkowym wynagrodzeniu, którego się nie spodziewacie. Że same takie pozytywne zaskoczenia dla was. Jeżeli chodzi o zdrowie, to też widzę, że tutaj pewne rzeczy się ułożą. Jeżeli mieliście problemy ze zdrowiem, to może to też mówić o tym, że szybko wrócicie do zdrowia, albo że całkowicie się wyleczycie z tego, co wam dolegało. Jeżeli na przykład macie złe samopoczucie, to może być to sygnałem po prostu przemęczenia, które po krótkim odpoczynku wróci do normy, tak? Także dla niektórych z was, jeżeli coś tutaj się dzieje, to po prostu odpoczynek może być zalecany. Dla niektórych z was może to mówić o płci, być może o przeciwnej płci, tak? Ktoś tutaj jest. Ktoś, kto ma niebieskie oczy, albo jasną karnację, albo zielone albo niebieskie oczy. Tak, tutaj akurat mi się pokazują niebieskie bardziej oczy, niżeli zielone. Mogą wchodzić taki lekki turkus. Jest to osoba, która jest sympatyczna, która jest elegancka, która jest taka dostojna albo zgrabna, tak, w zależności od płci. Ktoś, kto być może zawsze znajduje się w centrum uwagi otoczenia. Osoba, która ma takie radosne usposobienie, ktoś, kto buduje dobrą aurę wokół swojej osoby. Ta osoba umie utrzymać ład, harmonię, nawet w najbardziej rozbrykanym towarzystwie, nawet w takim, że tak powiem, tak, jak się dzieje wiele. Ktoś, kto naprawdę świetnie panuje nad pewnymi rzeczami. Osoba, która cieszy się dużą sympatią, autorytetem, nawet u starszych ludzi. Może to też symbolizować, jeżeli macie dziecko, to może to mówić też o takim radosnym i zdrowym i bezproblemowym dziecku. Dla niektórych z was może mówić to też o tym, że nie wiem, pojawi się możliwość założenia rodziny, może pojawić się możliwość, nie wiem, jakiegoś wzbogacenia, tak? Bo tutaj mam fortunę i bogactwo i zmiana kierunku. Coś, co jest związane z mężczyzną, tak jakby, nie wiem, być może ktoś się pojawia w waszym życiu, ktoś, kto wyprowadza pewne rzeczy na prostą. Widzę to dla was właśnie tak jako odpust, jakby jakoś wyrównanie. Być może ktoś, kto się pojawia w waszym życiu i, nie wiem, ja to widzę, jakby się zeszły dwie osoby, czy tam dwie połówki, czy to tak jakby dwie dusze, które będąc blisko siebie, wytwarzają energię do statku.
będąc osobno, nie mają tej energii, ale kiedy są blisko siebie, wytwarzają energię dostatku, mają pewną moc tworzenia czegoś pięknego. Dwie osoby, które tak jakby się spotykają i mają za zadanie sobie pomagać, mają za zadanie się naprawiać, mają za zadanie razem się rozwijać, udoskonalać, tak? Nie jest to relacja, w której jedna i druga osoba jest już, że tak powiem, w pełni rozwinięta, uleczona i wszystko dokładnie i doskonale wie. Nie. Obydwie te osoby mają jeszcze wiele kwestii do uleczenia, ale te osoby, które się spotykają ze sobą, to jest takie właśnie to yin, yang, tak to widzę, kochani, jako uzupełnienie siebie nawzajem, jako plus i minus, te dwie osoby, które uzupełniają siebie. Osoby, które wzmacniają siebie. Dwie tak jakby różne osoby, ale są na tyle różne, że idealnie się uzupełniają. To nie mogło się też wydarzyć wcześniej dla Was. To też nie było możliwości w tym, aby to się wcześniej wydarzyło, dlatego że najpierw musiał się pojawić pewien zamęt. Najpierw musiało się coś wydarzyć, coś się musiało rozpaść, coś się musiało... brzydko bym powiedziała, rozpier papier. Kochani, naprawdę, coś tutaj musiało się konkretnego wydarzyć i to miało związek z jakimś autorytetem, stratą autorytetu, stratą szacunku być może do kogoś. Dla wielu z Was może to mówić o wielkiej miłości, o małżeństwie, o weselu. Może to mówić o zakupach, może zakup jakiejś, nie wiem, wyprawy ślubnej albo... nie wiem, może to też mówić, jeżeli jesteście po prostu w relacji, to może to mówić o szczęśliwym partnerstwie, o szczęściu w rodzinie, tak? Może to mówić o prawdziwej miłości, tak? O prawdziwej miłości, w której kwitnie i romans, i wierność, i lojalność, i harmonia. Ludzie, którzy są po prostu do siebie dopasowani i nie szukają na zewnątrz. Ludzie, którzy nie dają zaburzyć tego, co zbudowali wspólnie. Jeżeli się zastanawiacie, czy spotkacie partnera życia, to może to mówić o tym, że będzie to dla Was szczęśliwy czas. Ale jeżeli istniejecie w związkach już partnerskich, to będzie to mówiło właśnie o ich trwałości i wierności. Tak jak mówię, piękne dopasowanie. Jeżeli są, tak jakby dwie połówki schodzą się ze sobą i łączą po prostu, łączą się w całość. Uzupełniają siebie, tak? Uzupełniają siebie w idealny sposób. Właśnie to jest ta energia męska i żeńska, równowaga energii męskiej i żeńskiej. I dzięki temu obie te osoby tworzą coś pięknego, dlatego że uzupełniają to, czego potrzebuje druga osoba, tak? Ta osoba może być wrażliwa, delikatna, kojąca, druga osoba jest silna, pewna siebie, mocna, tak? Ta osoba będzie potrzebowała tej stabilności, ta osoba będzie potrzebowała tego ukojenia, miłości, delikatności. Tak? Tak jakby dwie osoby, które dzięki temu otrzymują to, czego potrzebują i potrafią dać sobie nawzajem tego, czego potrzebują. Dlatego to też jest tak ważne, aby rozumieć, jak ważna, kochani, jak ważna jest ta równowaga. Często jest tak, że poznajemy drugą osobę i próbujemy tą osobę zmienić. Próbujemy, aby ta osoba stała się taka, jacy my jesteśmy. I przez to tak wiele par się, kochani, rozpada. Bo my... próbując kogoś zmienić pod siebie, aby był taki jak my, przestajemy się uzupełniać. Wtedy jest przewaga żeńskiej energii albo męskiej energii, albo ludzie się zamieniają miejscami, robi się motłoch i nagle zaczynają się rozchodzić drogi, tak? Tak jakby właśnie o to chodzi, aby się spotkały dwie osoby, które akceptują siebie nawzajem w pełni, które nie mają wobec siebie wymagań, oczekiwań, tylko po prostu są, aby dać to, co mają i biorą to, co druga osoba daje. Równowaga. Relacja, w której nie trzeba się prosić, błagać o uwagę, o takie zwykłe, proste rzeczy, o które ktoś się nie powinien martwić w ogóle, tak? Tak jak ja mówię, kiedy jedna i druga osoba wnosi do relacji to, co powinna, wtedy jest stabilność i można bezpiecznie budować solidne fundamenty pod bezpieczną i długoterminową przyszłość, tak? Ale to obie strony, to nie jest tak, że tylko jedna osoba będzie działać, tylko jedna osoba będzie wkładać. Nie, to jest bullshit, tak się nie da. Obie osoby muszą robić swoją robotę. Mężczyzna też potrzebuje, tak? Na przykład, aby kobieta o niego dbała, aby
dała mu to do zrozumienia, że jest ważny, że jest jedyny, że nie ma innego, który, nie wiem, żeby nie musiał się martwić, żeby nie musiał się, zobaczcie kochani, i nagle zgasło światło, tak? Aby nie musiał się martwić, że, nie wiem, jego pozycja jest w jakiś sposób zaburzona lub niebezpieczna, lub że może mu coś grozić, tak? Wtedy czuje się niebezpiecznie. Tak, kiedy próbujemy prowokować pewne sytuacje, dokładnie to samo w drugą stronę. Kobieta tak samo, kobieta też potrzebuje pewności, stabilności, otuchy. Potrzebuje poczuć się bezpiecznie w ramionach mężczyzny, tak? Ta równowaga jest niezbędna dla obydwu stron. Obie strony potrzebują, jeżeli chodzi o miłość, jeżeli chodzi o rzeczy też stabilne i materialne, tak? Mężczyzna zrobi inne rzeczy niż kobieta, nie? Możecie sobie mówić, co chcecie o tej równości. Ja, kochani, sorry, wybaczcie, ale dla mnie równość jest wtedy, kiedy właśnie, kiedy jest równowaga pomiędzy energią męską i żeńską i działa to tak, jak należy, tak? Bo każdy z nas ma w sobie swoje moce, kochani, i najważniejsze jest to, aby tych mocy używać tak, jak należy, tak? Aby była równowaga. Bo to na tym wszystkim się, kochani, jeżeli nie ma równowagi, to będzie to zaburzone i nie będzie działało tak, jak należy. That's it. Tak? Także każdy sobie może próbować mówić, co chce, ale najważniejsze jest to, aby była ta równowaga pomiędzy energią męską i żeńską. Dobra, mam wrażenie, że odbiegliśmy od tematu, ale dla kogoś było to ważne, aby to usłyszeć i aby to zrozumieć. Także przejdźmy dalej. Kogoś to prawdopodobnie podirytowało, co powiedziałam. Poczułam tutaj takie rozgoryczenie, tak jakby komuś się to nie spodobało. Wybaczcie, kochani, ja tutaj tylko, ja nie jestem waszą mamą, ja nie jestem waszym tatą, ja nie jestem żadnym waszym tutaj szefem ani nikim, ja tylko przekazuję wam wiadomości, a wy bierzecie stąd to, co z wami rezonuje. Jeżeli to wam się nie podoba, no to kochani, nikt nie jest zmuszony do tego, żeby słuchać. Pamiętajcie o tym, że przychodzicie tutaj ze swojej własnej, nieprzymuszonej woli i słuchacie tego. Także jeśli to nie jest wasze, jeżeli wam się to nie podoba, to pamiętajcie o tym, że po prostu czasami lepiej włączyć pauzę albo wyjść, uspokoić się, zamiast gdzieś tam tutaj coś wyrzucać z siebie niepotrzebnie i wyżygiwać, że tak powiem. Bo też z mojej strony istnieje taka opcja blok, usunąć z kanału i ja się też nie będę powstrzymywać przed takimi rzeczami. Mówię to teraz dlatego, że poczułam to, kochani. I z reguły właśnie tak jest, kiedy poczuję, tak, mam to zawsze podczas czytań i kiedy czuję, że dotknęłam czyjś jakiś delikatny punkt, z reguły później otrzymuję jakieś śmieszne komentarze. No i niestety z reguły to jest taki właśnie trigger dla kogoś. No i po takim trigger, jak ktoś mi tutaj wyżyga swoje, kochani, pamiętajcie o tym, że to jest, wiecie, też moje miejsce, mój kanał. Jeżeli coś mi się nie spodoba, to mam prawo usunąć, tak? Bo każdy ma prawo się wyrażać tak, jak chce i to jest moje miejsce wyrażania się. Ja nikomu nie wchodzę z buciorami i nie wyżyguję jakichś moich pretensji. Jeśli mi się coś nie podoba, to po prostu tego nie oglądam, wychodzę i na to nie patrzę, tak? Dlatego mówię po prostu zawczasu, żeby nie było później zdziwienia, że komuś się, upsło mi się, coś mi się tutaj wyżygnęło i nagle nie mam wejścia na ten kanał ponownie, tak? Kochani, pamiętajcie o tym, że to jest dla nas wszystkich, ma być to przyjemne, ma być to miejsce wsparcia, a nie miejsce jakichś problematycznych, wyszukiwania sobie problemów i wyżygiwania komuś swoich, wiecie, niezrozumiałych rzeczy. Dobra, przejdźmy do tematu dalej. Co jeszcze, kochani? Zobaczmy w takim razie, co jest dla was tutaj od wyroczni. Wyrocznia gwiezdnych ziaren. Dostrzeż potencjał i rzuć światło na podświadomość. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że będziecie się gdzieś wybierać, być może będziecie się gdzieś przemieszczać. Wzbudzona ziemia, miejsce mocy, linie geometryczne. Zaufaj, że jesteś prowadzony we właściwe miejsce. Także dla niektórych z was, tak jak mówię, jest tutaj coś, jakaś zmiana, ważna zmiana. Może to być zmiana właśnie tak jakby czasoprzestrzeni, tak jakby czujecie, że wchodzicie w nową rzeczywistość. Portal, wszędzie mi się tutaj pokazują tak jakby nowe portale. Portal, kochani, narodziny jako portal, zobaczcie. I to też widziałam jako portal. Zaufaj, że to właściwy czas. Czas się nie kończy. Wszystko zmierza we właściwym kierunku. Podwójna misja, gwiezdne ziarno, wysłannik światła. Służ światu, będąc sobą. Także dla niektórych z was może to mówić o tym, aby wyrażać się.
by wyjść z ukrycia, aby zrozumieć, jaka jest Twoja moc i jaką masz tutaj misję na planecie Ziemia. Niektórzy z Was mogą być strażnikami światła, miłości, dobroci na tym świecie. Zobaczmy sobie. Ktoś może być urodzony w 90 albo w 91 roku, 19 lub 9 dnia miesiąca. Gwiezdne ziarna będące wysłannikami światła, zorientowane na misję i cel. Wielu z nich ma poczucie, że zostało nam coraz mniej czasu i że przybyli tutaj w konkretnym celu, żeby coś zrobić, żeby coś stworzyć lub żeby przyczynić się do czegoś. Znaleźliśmy się tutaj po to, żeby się rozwijać jako dusze, czyli misja indywidualna, a także by poprzez działanie dołożyć swój wkład na rzecz planety jako misja zbiorowa. Ta misja zbiorowa jest często realizowana poprzez powołanie zawodowe albo poprzez poświęcenie swojego życia czemuś większemu. I jeżeli osoby te nie zachowały pamięci na temat tej zbiorowej misji, mogą one czuć, że czegoś im w życiu brakuje albo że zapomniały o czymś bardzo ważnym. Gwiezdne ziarna będące wysłannikami światła mają często poczucie, że są inne, a ich dusze mogą mieć w pamięci wspomnienia bycia widocznym lub przemawiania do innych. Osoby te mogą się chronić przed tłumieniem swojego światła po to, żeby dopasować się lub poprzez spędzanie czasu w swoistym ukryciu, na przykład duchowym. Jeśli wyciągnąłeś tą kartę, oznacza to, że zostałeś wezwany do przypomnienia sobie o swojej zbiorowej misji i poświęcenia się jej jeszcze bardziej zaangażowany sposób. Jest to przypomnienie, że Twoją rolą jako wysłannika światła jest oświetlanie świata swoją obecnością. Nie oznacza to, że musisz podjąć jakąś spektakularną decyzję czy działanie. Nie musisz też mieć szeroko zakrojonego planu. Jeżeli czujesz powinnictwo z bycia wysłannikiem światła, musisz jedynie odkryć, co sprawia, że świecisz jaśniej. Twoje pasje i Twoja radość. I nadal to robić. Jeśli masz zaufanie i podążasz prostą ścieżką spraw, które sprawią, że świecisz jaśniej, i jeśli zatracisz się w tym, co robisz, rozświetlisz świat samoistnie. Także służ światu, będąc sobą, po prostu wyrażając siebie. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Zajrzyjmy sobie. Co tutaj aktualnie się dzieje i co może jeszcze Ciebie blokować, tak? Twoja energia. Na niektórych z Was być może jest tutaj w tej chwili duża koncentracja na finansach, na tym, jak odbić się, na tym, jak zrobić pewne rzeczy. Być może pozostawiacie coś, aby zrobić coś innego i dlatego staracie się włożyć tutaj sporo swojej pracy w coś, aby coś zadziałało tak, jak należy. Słuchacie swojej intuicji. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że robicie tutaj pewne rzeczy w sekrecie. Staracie się odzyskać równowagę. Jest tutaj coś, kochani, o czym nie wiecie. Coś, co wyjdzie na jaw. Dla niektórych z Was może to być silne nawołanie, aby pić więcej wody, aby oczyszczać swój organizm. Magia wody może być dla Was też bardzo ważna. Afirmacje z wodą, manifestacje z wodą, oczyszczanie wodą. Co Ciebie blokuje? Niektórych z Was może to mówić o tym, że nie wiem, jest tutaj jakaś blokada, jeżeli chodzi o wyrażanie się. Być może wątpicie w siebie. Boicie się, że coś nie przyniesie Wam spełnienia. A niektórych z Was jest to, ten lęk jest silnie związany z finansami również, być może. Tak, bo tutaj tak jakby mocno właśnie, jeżeli chodzi o te finanse, mi się cały czas coś pokazuje. Jakbyście trzymali się czegoś kurczowo, jakbyście jakbyście nie widzieli przez to jakieś możliwości.
Przez to, że patrzycie na coś, co nie jest istotne. Nieuświadomiona przyczyna. Dziewiątka buław, tak? Czyli może to mówić o wypaleniu, może to mówić o przemęczeniu czymś. Matka. Dla niektórych z Was może to mówić o przemęczeniu jakąś relacją, tak? Może być to relacja z matką, może to być relacja z czyjąś matką, może być to relacja z dziećmi na przykład, tak? Jeśli jesteś mamą, tak? Może jest tutaj wiele rzeczy, które musicie robić i być może ma to na Was duży wpływ. Może to mówić o tym, że jesteście przemęczeni, że jesteście sfrustrowani, że w jakiś sposób, no być może w jakiś sposób to troszeczkę wstrzymuje Wasz progres, dlatego że macie wiele na głowie, wiele rzeczy, z którymi musicie sobie poradzić. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że jesteście zmęczeni życiem socjalnym, ludźmi, którzy Was otaczają. Być może, nie wiem, pozostajecie w izolacji od jakiegoś czasu. Dla niektórych z Was może pojawić się tutaj jakaś nagła zmiana, jeżeli od dłuższego czasu pozostajecie w izolacji. Nagła zmiana, która mówi o odejściu od czegoś, o pozostawieniu czegoś. Może to mówić o pozostawieniu jakiejś relacji, może to mówić o tym, że ktoś odchodzi z Waszego życia. Magik. Zamanifestowaliście to, kochani. Ta zmiana, która nadchodzi, jest przez Was zamanifestowana. Także podejdźcie do niej z entuzjazmem. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że ktoś, na kim się zawiedliście, może chcieć wprowadzić jakąś zmianę. Diabeł. Osoba, która jest niedojrzała emocjonalnie. Osoba, która... Osoba, która jest niedojrzała. Ta osoba nie jest w stanie dostrzec czegoś z Waszej perspektywy. Ta osoba nie widzi rzeczy tak, jak Wy je widzicie. Ta osoba żyje w zupełnie innym świecie. Swoją rzeczywistością ego. Ta osoba jest bardzo egoistyczna, ta osoba jest bardzo materialistyczna, ta osoba bardzo się koncentruje na tym, co może zrobić, aby coś zagarnąć dla siebie. Ta osoba wykorzystuje ludzi do swoich zagrywek, a sama pozostaje w cieniu, tak aby nikt nie wiedział, że ta osoba tak naprawdę jest winna czemuś. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że dowiecie się o czymś, co się wydarzyło, być może coś odnośnie sądu, być może dostaniecie jakieś powiadomienie o czymś, być może ktoś będzie podróżował gdzieś. O co tu chodzi jeszcze z tą osobą, z tym diabłem? Ta sytuacja może dotyczyć domu albo czegoś na przestrzeni domu. Być może jest tutaj coś, co jest związane z sądem. Może to mówić o tym, że otrzymacie coś. Kurde mole, no znowu mi to powraca. Często mi ta energia, kochani, powraca. Tak jakby to był jakiś moment krucjalny w Waszym życiu. Trzeba podjąć jakąś decyzję, aby gdzieś wyruszyć, aby coś zmienić. Tak jakby ktoś był na rozdrożu. Ktoś być może coś zmienia, gdzieś wyjeżdża albo... Tak, balans, równowaga, podjęcie decyzji. Decyzja. I ma to silny związek z jakimś konfliktem. Rywalizacja, porównywanie się. Być może coś na przestrzeni pracy albo odnośnie finansów. Zakończył się, kochani, dla Was jakiś cykl. Tak mi się to pokazuje, jakby się zakończył dla Was jakiś cykl. Idziecie w kierunku Waszego przeznaczenia. Zmiana perspektywy. Wy pewne rzeczy widzicie już inaczej. Bardzo możliwe, że inaczej postrzegacie luksusy niż dotychczas. Być może w tej chwili wolność i luksus życia jest dla Was zupełnie czym innym niż kiedyś to określaliście. Kiedyś to określaliście zupełnie innym mianem. Niezależność.
jakieś nowe możliwości mogą się dla Was pojawić, kochani. Bardzo możliwe, że Wy się przed nimi blokujecie, nie bardzo jesteście otwarci na to, aby coś zrobić. Zobaczmy sobie w takim razie najbliższa przyszłość. Tutaj prawdopodobnie, kochani, zdecydujecie, być może pojawi się coś dla Was szokującego i przez to być może zdecydujecie się coś porzucić. Możecie coś pozostawić przez to. Może to mówić o zakończeniu jakichś uzależnień albo o zakończeniu jakiegoś przywiązania. Nowy start, nowe możliwości. Dla niektórych z Was wybieracie się, nie wiem, zmieniacie kierunek, wybieracie się w nowe miejsce. Odpuszczacie jakąś żałobę, odpuszczacie pewną obsesję na temat jakiejś straty lub żałoby lub żalu odnośnie jakiejś straty. Dla niektórych z Was może mieć to związek z czymś ojcem. Ojcem albo jakimś mężczyzną, który już być może był w żałobie, albo w jakiejś, albo mąż, albo jakiś mężczyzna. Co odnośnie sądu? Sąd ostateczny, co odnośnie tego? Co może tu się pojawić? Jakaś prawda może wyjść na jaw. Bardzo możliwe, że ktoś tutaj powie o pewnych rzeczach. Ktoś dobrze wie, że mówiąc to, naraża się na coś. Dlatego ktoś długo o tym myśli. Bardzo możliwe, że ktoś to od dawna planuje, ale boi się coś zrobić. Bo ktoś wie, że wyznając Wam pewną prawdę, naraża się na coś, na jakieś niebezpieczeństwo. Naraża się na czyjś hejt, na czyjąś złość, na czyjąś nienawiść. Naraża się na to, że być może zostanie postawiony w takiej sytuacji, w jakiej Wy zostaliście postawieni. Ale ktoś wie, że coś trzeba zrobić. Dlatego, że ktoś się kieruje swoją intuicją, wyższym głosem. Ktoś wie, że trzeba coś zrobić. Ktoś wie, że trzeba podjąć jakąś decyzję. Jaka jest Twoja moc? Co Cię... Twójka kielichów. Współpraca z innymi ludźmi. I to, że potraficie, kochani, iść na kompromis, tak? Dziesiątka kielichów. Wy jesteście w stanie wytworzyć wiele radości, szczęścia. Współpraca z innymi ludźmi być może daje Wam wiele radości i szczęścia. Może to też mówić o tym, że Wy dajecie, Wasza osoba daje wiele radości i szczęścia ludziom. Tak jakby robicie coś wbrew temu, co jest oczekiwane przez innych. Robicie coś inaczej. Bardzo możliwe, kochani, że potraficie sobie lepiej radzić w jakimś gronie. Być może przewidujecie pewne rzeczy albo przeczuwacie pewne rzeczy, dlatego coś nie ma na Was wpływu. To jest Wasza moc. Wasza wewnętrzna moc, Wasza intuicja, która Wam podpowiada, w jakiej sytuacji komu zaufać, a komu nie. Być może niejednokrotnie w życiu się przejechaliście już i dlatego lepiej wiecie, jak wybierać. Tak jakby teraz lepiej widzicie, ale... Dla mnie to się pokazuje również, jakby to było mocno powiązane z czakrą trzeciego oka. Cały czas widzę to trzecie oko. O, tak jak tutaj na tej karcie tutaj widzimy to oko. To ja widzę cały czas, Boże, jak tu się ciemno zrobiło, co to jest? Wy tutaj coś widzicie? Matko Bosko, ja nic nie widziałam nawet, nie wiedziałam, że tu się taka ciemnia zrobiła. Wybaczcie, kochani. Mam nadzieję, że coś będzie widać na nagraniu. Co w związku z tym okiem? I tak, to może też mówić o tym, że tak jakby coś, co było ukryte, coś, co było... nie do rozpoznania, tak? Pewne fikcje, pewne iluzje zostaną rozwiane, rozwiązane, tak jakby przyjdzie tutaj zrozumienie na coś. Jakby ktoś odzyskiwał kontrolę nad czymś i nie daje się dużej manipulacji. Bardzo możliwe, że mieliście tutaj sytuację z jakimś gaslighting, tak? Gaslighting mi się tutaj pokazuje, tak jakby ktoś z Was próbował zrobić wariata, nie? Jakby ktoś była jakaś sytuacja, coś się wydarzyło i kiedy ta sytuacja się wydarzyła, ktoś zrobił z siebie debila, sorry kochani, ale ktoś zrobił z siebie debila i ktoś w tej chwili udaje, że to się wcale nie stało. Ktoś z Was próbuje zrobić głupka, że to niby Wy sobie coś wymyśliliście,
że kłamiecie, że zmyślacie jakąś prawdę, że sobie coś wymyślacie. Bardzo możliwe, że ktoś nie chce się do czegoś przyznać. Osoba z autorytetem, albo może to być jakaś osoba, tak? Być może jakiś mężczyzna. Być może ktoś próbuje coś wywlec na powierzchnię, co chce, aby postawiło kogoś w złym świetle, ale coś nie ma możliwości, kochani, tego już zmienić. As mieczy, prawda zostaje wyrażona i to tu jest takie jakby spełnienie marzeń czyjeś, czyli to przynosi spełnienie, to przynosi spełnienie manifestacji. Być może zostaje wyrażone jakiś ból, jakaś krzywda, zostaje powiedziane o czymś, co było ukryte, o czym nikt nie mówił. Trójka kielichów. Być może to dotyczyło jakiejś osób, jakiejś grupy ludzi. Dlatego ktoś się odizolował. Ale kochani, deszczyk zaczął nagle padać. Pojawiły się pewne przeszkody, tak? Dlatego ktoś wiedział, że musi coś zrobić. Ktoś zrozumiał, że już czas na zmianę, zmianę perspektywy. Być może ktoś pchnął kogoś do jakiejś zmiany nawet. Być może wy pomogliście komuś, aby ktoś wprowadził w swoje życie jakąś zmianę. As kielichów. Nowe początki. Albo wam ktoś pokazał nową ścieżkę, albo wy pokazaliście komuś nową ścieżkę. I zostaniecie, kochani, za coś wynagrodzeni, dlatego że Wszechświat wszystko widział. Wszechświat widział wasze kroki, to co robiliście, jak się zachowywaliście w tej całej sytuacji. Także w najbliższym czasie będzie się tutaj dużo zmieniać. Tak jak pokazuje mi się jakby taki szybki rozwój, szybkie zmiany, nagłe zmiany dla wielu z was mogą się pojawić, rzeczy, których się nie spodziewaliście. Mówię, no szybkie przeskok, taki jakby przeskok kwantowy. Ja nie wiem, kochani, jak to inaczej jeszcze nazwać. Zmiana linii czasowych, przeskok kwantowy, coś w tym stylu. Tak jakby nagle wiele się zmienia rzeczy, które nie są zależne od was. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie w takim razie jeszcze, co tutaj od duszą podszyty. Zastanówcie się już nad swoim pytankiem, co jeszcze chcielibyście wiedzieć, co nie zostało poruszone w czasie tego czytania. Także zobaczmy, co od duszą podszyty. Więc ktoś może być urodzony 10 sierpnia albo września, ktoś może być urodzony 9 albo 8 stycznia albo października. Wielu ludzi jest nieszczęśliwych, ponieważ są obojętni na wszystko. Inni zaś są nieszczęśliwi, dlatego że nie mogą być obojętni na nic, tak? I tutaj właśnie ponownie pojawia nam się ta równowaga, aby nie fiksować się, kochani. Jednym z najgorszych uczuć jest bycie traktowanym jako opcja rezerwowa lub jako przerwa w oczekiwaniu na kogoś lepszego. Także nigdy sobie nie pozwólcie na to, aby siedzieć i czekać na ławce rezerwowych, kochani. Nauczyłem się, że słuchanie jest ważniejsze niż mówienie. Że szczery uśmiech sprawia, że jesteśmy bardziej atrakcyjni niż nabywanie jakichkolwiek markowych ubrań. Że szacunek i empatia są cenniejsze niż pieniądze. Że to, co nas definiuje, to nasze nastawienie, które zbliża nas lub oddala od innych. Dokładnie. Zobaczmy sobie 108, 109. A więc nadchodzą przydatne lekcje. Ucz się z nich. Każde doświadczenie jest okazją do nauki i rozwoju. I lekcje, które otrzymujesz, są bezcenne. Choć mogą teraz się wydawać dla Ciebie bolesne. Twoi aniołowie zachęcają Cię do zapisania tego, co teraz czujesz i zastanowienia się, jak to, czego się uczysz, może pomóc Ci w przyszłości. Dla wielu z Was będzie to mówiło o nowym początku. Zakończył się jakiś rozdział Twojego życia. W Twoim życiu przyszedł czas, żeby zacząć od nowa. Zamknął się rozdział jednej części Twojego życia, ale nowy już się rozpoczął. Także napisz list do swojej przyszłej jaźni, opisując wszystkie uczucia i myśli, które pojawiają się w tej chwili. A niektórych z Was też może mówić to o tym, żeby wybierać miłość, tak? I kiedy pojawiają się wątpliwości, podążać za głosem serca. Twoi przewodnicy chcą wysyłać Ci miłość, ponieważ jesteś jej wart lub warta. Otwórz się na odbieranie miłości własnej, romantycznej i rodzinnej poprzez otoczenie i poprzez czakry serca. Umieść różowy kwarc na swoim sercu i poproś anioły,
aby usunęły wszelkie blokady, które możesz mieć. Tak? Także bierzecie, kochani, po prostu taki różowy kwarc, przykładacie do serca i mówicie: usuwam wszelkie blokady związane z miłością. Wszelkie blokady związane z zaufaniem. Tak? Także to jest, kochani, to, co powiecie, to, co poczujecie, wy się musicie w to wczuć przede wszystkim, tak? To jest najważniejsze, żeby się otworzyć też na tą miłość. I sprawdźmy sobie jeszcze 58 i 59. Życie będzie wyglądało inaczej. Jest to punkt zwrotny w Twoim życiu. Miejsce, w którym w tej chwili się znajdujesz, jest zarówno końcem, jak i początkiem. Jest to punkt, w którym Twoje życie się zmienia. Od tego momentu życie będzie wyglądało inaczej. Napisz list do swojego przyszłego ja, opisz swoją obecną sytuację, w tym swoje uczucia i stan emocjonalny. Także, kochani, zdecydowanie jest tu nawołanie już po raz trzeci, aby napisać list, aby napisać to, co czujecie, gdzie w tej chwili jesteście, tak? Jest to dla Ciebie wielkie duchowe przebudzenie. Twoi aniołowie potwierdzają, że mieliście tutaj wielkie doświadczenia i ciężkie doświadczenia, i bardzo głębokie doświadczenia w życiu. I właśnie z tego powodu wznieśliście się na nową płaszczyznę duchową. Twoja dusza została wysłuchana i dostosowujesz swoje życie do Twojego powołania. Także spędź dzisiaj czas na medytacji, przyjmując boskie światło. Także wszelkie porażki z przeszłości przekierowały Was, kochani, w miejsce, w którym jesteście dzisiaj. Miejsce, które jest Wam pisane do wypełnienia misji swojej duszy. Zobaczmy, jakie jest tutaj odpowiedź na Wasze pytanko. Także jeżeli, kochani, nie macie jeszcze pytanka, to włączcie sobie pauzę. Kiedy pytanie się pojawi, to włączcie sobie play, aby usłyszeć, jaka jest odpowiedź na Wasze pytanie. Co mi tu ucieka? Kompromis. W pierwszej kolejności mamy kompromis. Następnie mamy podejmij działanie. Równowaga, wprowadzenie światła i równości. W przeciągu kilku miesięcy, jeśli pytaliście o czas. Oraz wielkie, szczęśliwe zmiany. Pięknie. Dobrze, kochani, także zobaczmy, o czym nam to chce powiedzieć jeszcze. Kompromis. O czym nam to mówi? Gest pojednania, kochani, zobaczcie. Znajdź dobre strony obecnej sytuacji. Także w jakiej sytuacji zdecydowanie trzeba gdzieś tutaj pójść na kompromis, załagodzić być może coś, pozwolić czemuś odejść. Zobaczmy to sobie. Znajdź dobre strony obecnej sytuacji. To sobie zobaczymy, kochani. Więc w każdych okolicznościach możemy się uczyć i rozwijać. Oh my God, co się dzieje w moim ogrodzie? Przyleciało stado kawek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ja nie wiem, kochani, takie rzeczy naprawdę tutaj się dzieją tylko na tych czytaniach. Za każdym razem dostajemy tutaj takie potwierdzenia i takie znaki. Zobaczmy, z czym to ma związek, tak? Także w każdych okolicznościach możemy się uczyć i rozwijać. Kiedy przeklinamy daną sytuację, blokujemy przepływ jej energii i wtedy sprawy zaczynają się jątrzyć i coraz gorzej rozwijać. Z drugiej strony, gdy dostrzeżesz błogosławieństwo w swoim aktualnym położeniu, pojawi się w Tobie wspierająca i uzdrawiająca energia. Ta karta uświadamia Cię, że jakieś nierozpoznane błogosławieństwo w Twojej obecnej sytuacji pojawiło się. Może to być coś, czego się nauczyłeś lub coś, co zdobyłeś. Także odszukaj to błogosławieństwo, aby przyspieszyć uzdrowienie i ujawnienie się tego, co stara się do Ciebie przyjść. Zamiast się martwić, módl się i miej pozytywne nastawienie. I pamiętaj, że wszystko jest zgodne z doskonałym planem niebios. Obecna sytuacja bardzo dobrze się rozwiąże sama. Zdrowiejesz dzięki sile wdzięczności. Gest pojednania, to też sobie zobaczmy. Załagodzenie tej sytuacji. No i pozwól odejść. Dobra, to sobie to najpierw przeczytajmy, zanim tam dojdziemy. A więc nadszedł czas, żeby przestać się szarpać, żeby przestać naciskać i prowokować jakieś wypadki.
Takie działanie jest sprzeczne z uniwersalnym biegiem wydarzeń i prowadzi do frustracji oraz blokad. Kiedy zawierzysz duchowi, oddasz sprawę w jego ręce, to automatycznie otrzymasz wsparcie. Z kolei to przyniesie rozwiązania i efekty, które będą przekraczać Twoje wszelkie oczekiwania. Także odrzuć walkę, złość i zawziętość i wszystkie inne niepożądane uczucia. Uwierz, że Wszechświat jest po Twojej stronie. Zaprzestań kłótni, osądzania czy zadawania bólu. Miej współczucie dla wszystkich związanych z tą sytuacją, również dla siebie. I bądź dla siebie łagodny. Nie martw się zarówno tym, co zrobiłeś, jak i tym, czego nie udało Ci się dokonać. Tak, i gest pojednania. Sobie jeszcze zobaczmy. Czekajcie, kochani, jeszcze tu gest pojednania. Ktoś może mieć 42 lata albo 52 lata. Ktoś może mieć 24 lub 25 lat. Ktoś może być urodzony 24 lub 25 dnia miesiąca. A więc ta karta zwiastuje rozwiązanie sporu lub nieporozumienia. Uwikłani w tą nieprzyjemną sytuację są gotowi przebaczyć i zapomnieć. Staraj się dostrzec punkt widzenia innych, co zmniejszy nawet najtwardsze uczucia. Gdy do tego dodasz współczucie, moc uzdrawiającej miłości sprawi, że harmonijnie zostaną zaspokojone potrzeby wszystkich zaangażowanych. Szczegóły rozwiązania tej sytuacji pozostaw bezgranicznej mądrości ducha. Bądź skłonny, żeby wybaczyć. Okaż współczucie wszystkim związanym z tą sytuacją, również sobie. Może warto przyjąć przeprosiny i zauważ komiczność tych okoliczności. Podejmij działanie, mamy następnie. Wszystko jest w porządku. Nie martw się. Wszystko działa we właściwy sposób. Podróż. Nadchodząca podróż odmieni Twoje życie na lepsze. Bardzo możliwe, że afirmujecie tutaj coś, coś, co afirmujecie, albo staracie się coś zamanifestować. Starajcie się często afirmować, żeby wznieść swoje myśli na wyższy poziom, tak? Dzięki temu osiągniecie szybciej to, czego pragniecie. Co jeszcze? Nic na siłę. Przestań starać się wszystko kontrolować, a otworzą się przed Tobą wszystkie drzwi. Ciąża. Także narodziny dziecka przyniosą wielkie błogosławieństwo dla Ciebie i świata. Czas zacząć się wyrażać. Pozwól błyszczeć swojemu prawdziwemu ja, ponieważ jesteś wspaniały. Także dla jednych z Was, kochani, będzie to mówiło o Waszej ciąży, może to mówić o ciąży kogoś w rodzinie, o informacji, o narodzinach jakiegoś dziecka, ale może też mówić o jakichś nowych, ważnych projektach. Coś, co staje się dla Was, coś, co pielęgnujecie i o co dbacie jako dziecko. W przeciągu kilku miesięcy chwila ciszy. Także spędź chwilę w samotności, odpoczywaj, medytuj i rozmyślaj. Oczekuj cudu w tej sytuacji. Dom. Ta sytuacja jest związana z domem, z dobrobytem. Sytuacja w Twoim domu poprawia się być może dzięki przeprowadzce lub zmianom na lepsze pracy. W pracy. Świat obsypuje Cię wszelkimi darami, także bądź gotów na ich przyjęcie. I oczekuj cudu, kochani, no dokładnie, oczekuj cudu, także uwierz głęboko, że Twoje modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Matka Maryja. Przeczytam Wam to, kochani, jeszcze. Ucisz swój umysł. Spokojnie oddychaj i nic nie mów. Niech odejdą Twoje zmartwienia i troski. Wejdź całym sobą w strefę ciszy, w wir spokoju, gdzie nie dochodzą problemy tego świata. Nadszedł czas spokoju i ciszy, więc ciesz się nim w samotności. Anioły przychodzą Ci z pomocą, żebyś mógł zregenerować się i nabrać sił. Nie próbuj teraz podejmować żadnych decyzji. Pozwól odpocząć umysłowi. Wkrótce poczujesz, kiedy znów będziesz gotów do podjęcia działań. Jednakże teraz musisz uspokoić swoje myśli. Odpocznij, wyjdź w ustronne miejsce, nastaw się bardziej na słuchanie niż na mówienie. Staraj się unikać hałasu, staraj się medytować, wyciszać, słuchać wołania niebios. Wiedz o tym, że w tej chwili jesteś bardzo wrażliwy na hałas.
Oraz Matka Maryja, zobaczmy sobie. Ktoś może być urodzony w 84 lub 85, 58 lub 48 roku. Ktoś może być urodzony 8 kwietnia lub maja, 5 albo 4 sierpnia. Wiara rozświetla drogę, po której kroczysz. Gdy jesteśmy pozbawieni wiary, przyszłość napawa nas lękiem. Dlatego musisz podjąć niezbędne kroki, żeby napełnić swoją wiarą swój umysł i serce. Nie trać zaufania w stosunku do siebie i innych ludzi. Kiedy kaganek nadziei płonie wewnątrz twojej duszy, wtedy nawet maleńki płomyk zdoła rozświetlić mroczną otchłań rozpaczy. Bądź również światłem, które przywraca poczucie wiary innym ludziom. Jeśli będziesz dzielił się swoją siłą z innymi, umocni to nie tylko ciebie, ale i cały świat. Także pozbądź się niepokojących myśli. Myśl pozytywnie. Bierz pod uwagę boskie wskazówki, które otrzymujesz i módl się. Zaangażuj się w niesienie pomocy duchowej. Wielkie, szczęśliwe zmiany. O czym to mówi? Zabawa. A więc ukochana, nastał czas, żeby na chwilę odłożyć pracę na bok. Nie martw się, anioły dopilują wszystkiego, aby wszystkie twoje zobowiązania zostały wypełnione. Zabawa, wesołość i śmiech dodadzą ci wigoru, więc wrócisz do pracy ze świeżym spojrzeniem i zmożoną energią. Pięknie, także potrzebujesz w tej chwili uziemienia. Wraz z utratą świadomości swojego ciała i fizycznego świata tracisz uziemienie. I chociaż przyjemnie jest wznosić się ku niebu, twoja uwaga i praca potrzebne są na ziemi. Anioły pomagają ci zrównoważyć strefę ducha i materii, tak abyś mógł cieszyć się spełnionym życiem ziemskim. Co jeszcze? Nowy partner. Żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Zaaranżowane przez Boga wprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest ziszczenie się twoich modlitw. Zwracaj baczną uwagę na nowych ludzi, których anioły zsyłają do twojego życia. Rozpoznasz ich, bo wydadzą ci się znajomi, przynoszący otuchę i poczucie bezpieczeństwa. I na odwrocie, kochani, mamy amor. Także anioły napełniają twoje serce i umysł miłością, budząc w tobie miłość do samego życia. Źródłem tego przebudzenia stała się twoja decyzja, żeby otworzyć się na miłość i cieszyć się nią. Pozwól sobie na spontaniczną celebrację wszelkich przejawów miłości. Bosko. Dobrze, zobaczmy sobie, kochani, jeszcze modlitwę od Archanioła Michała. Twoje wewnętrzne wskazówki są rzeczywiste i godne zaufania. Już czas wyjść z niezdrowej sytuacji. Także przeczytajmy to sobie jeszcze. Ktoś może być urodzony w 80 roku. Ktoś może mieć 80 lat. Archanioł Michał wie, że twoje uczucia są niepewne i pomieszane, więc wysyła ci tą kartę jako weryfikację tego, czy słyszysz go dokładnie w myślach, pomysłach i uczuciach. Ostatnio być może miałaś poczucie, że musisz podjąć działanie, jednak wahałaś się z powodu strachu, że wykonasz niewłaściwy ruch. Ta karta potwierdza, że owe zmiany są bezpieczne. Twój nowy pomysł jest odpowiedzią na modlitwę, więc działaj zgodnie z nim. Uczucie, które otrzymałaś, jest bardzo ważne. I jeśli nie ufasz osobie albo sytuacji, bierz pod uwagę te uczucia. Jesteś prowadzona przez wewnętrzne wskazówki, nawet gdy ich nie widzisz. Zawsze za nimi podążaj. I tutaj macie, kochani, modlitwę. A więc, Archaniele Michale, proszę, pomagaj mi wyraźnie słyszeć, widzieć, czuć i znać Boże wskazówki, o które prosiłam i modliłam się. Pozwól mi trzymać moje ego z boku, abym przepełniła się Twoją mądrością dla mojej własnej korzyści i dla tych, którzy są wokół mnie. I już czas wyjść z niezdrowej sytuacji. Ktoś może mieć 30 lat. A więc Archanioł Michał wysłuchał twoich próśb o pomoc, a odpowiedź
od niego przyjdzie za pośrednictwem tej karty. Zostaw to, tak? Wczoraj mieliśmy, kochani, taką samą odpowiedź, także zdecydowanie jest tutaj silne nawołanie, aby coś pozostawić. Już zbyt długo przedłużacie jakąś toksyczną sytuację, inwestujecie przy tym bardzo dużo swojego czasu, bardzo dużo swojej energii i niestety to nie przynosi uzdrawiających wyników, dlatego trzeba przestać lub zaprzestać robienia tego. Trzeba iść dalej naprzód, bez wahania. Zaufaj, że anioły będą Cię wspierać. Zaufaj, że wszystko odbędzie się dokładnie tak, jak należy. Podążaj za swoim wewnętrznym głosem, a przemiana pójdzie dzięki temu gładko. Także postaraj się może ubiegać o nową pracę albo zrób detoksykację ciała od alkoholu, papierosów lub innych używek. Postaraj się wprowadzić zdrowszą dietę, tak? Nie jeść przetworzonej żywności. Staraj się przede wszystkim jeść pokarmy od matki natury, pić dużo wody, tak? Odpoczywać wystarczająco. Zasięgnij opinii drugiego lekarza, jeżeli są tutaj jakieś problemy zdrowotne, tak? Może warto skontaktować się z prawnikiem rozwodowym, jeżeli decydujecie się na rozstanie. Dla niektórych z Was może to mówić o przeprowadzce do nowego domu i ważne, aby się upewnić, że Twoje środowisko jest wolne od wszelkich toksyn i chemikaliów, na przykład od jakiegoś, nie wiem, od jakiejś pleśni, grzybów i tak dalej. Być może od tego również odczuwacie jakieś, macie problemy zdrowotne, nie wiem, ból głowy, zawroty głowy, osłabienie, jakieś częste choroby, które powracają, tak? Bardzo często, kiedy jest w pomieszczeniach właśnie pleśń lub grzyb, to kochani, te wirusy również przenoszą się na organizm i mają bardzo negatywny wpływ na ciało. Sprawdźcie, czy być może gdzieś w sypialni nie macie, nie utworzyła Wam się jakaś pleśń, być może budzicie się w nocy, budzicie się rano jeszcze bardziej zmęczeni niż jak kładliście się spać. Mogą tutaj się pojawić pewne rzeczy, tak jakby trzeba tutaj zbadać przestrzeń, w której się znajdujecie. I tutaj jest dla Was również modlitwa, kochani. A więc Archaniele Michale, na których częściach mojego życia powinienem skupić się teraz najbardziej? Dziękuję Ci za to, że pomagasz mi słyszeć Twoje odpowiedzi i dajesz odwagę do rozpoczęcia uzdrawiających zmian w moim życiu. Dobrze. Okej, kochani, no co? Ja myślę, że to by było chyba na tyle. Coś jeszcze na koniec Wam tutaj... Coś tutaj Wam wyciągnijmy odnośnie miłości. Prawdziwa miłość. Dla niektórych z Was może pojawić się prawdziwa miłość w Waszym życiu lub być może już doświadczacie prawdziwej miłości. Znowu mam 30, także 30 może być dla kogoś symboliczna. Być może ktoś jest urodzony 30 lutego albo 2 marca. 30 lutego. Nie może się nikt urodzić 30 lutego, bo to nie istnieje. Dlaczego 30 lutego mi się tutaj pokazuje? Co to ma być? Także może mieć 30 lat, kochani. Coś być może... Rzeczy niemożliwe. Dlaczego właśnie? Kochani, czekajcie, bo to będzie coś ważnego. Niektórzy z Was nie wierzą, że coś się może wydarzyć. Niektórzy z Was nie ufają. Wydaje Wam się, że to jest niemożliwe. To jest w Was, kochani. Uzupełnienie. Dokładnie ponownie mi się pojawia tutaj ta energia, którą odbierałam na samym początku, tego yin, yang. Uzupełnienie. Dwóch idealnie pasujących do siebie połówek. Trzeba być ze sobą szczerym. Ktoś może mieć 38 lat, ktoś może być urodzony w 83 roku, ktoś może mieć 61 lat lub być urodzony w 61 roku, ktoś może być urodzony 16 lutego. Dobra. To jeszcze odnośnie miłości do siebie. Przestań osądzać, zacznij kochać. I kochani, ten list, tutaj trzeba coś napisać, coś wyrazić, albo jakiś, nie wiem, może macie jakiś pamiętnik, albo jakiś notes, gdzieś trzeba coś przerzucić, kochani, na papier, coś wyrazić, to co czujecie teraz. Zadbaj o siebie, zadbaj o swoją energię, przestań osądzać innych, zacznij kochać innych, zacznij kochać siebie, przestań osądzać siebie. I zacznij kochać siebie, tak? Jeżeli dotychczas, tak, byliście, wychodziliście z takiego założenia, że to, co mnie powiedziano, jest moją prawdą, kochani, to czas na zmianę tego. W Tobie jest sama moc. Ty jesteś w stanie wszystko zmienić. Zrzuć wszelkie fałszywe plakietki. Wszystko to, co z Tobą nie rezonuje. Nie jesteś tym. Nie jesteś tym, co myślą o Tobie inni ludzie lub tym, co mówią o Tobie inni ludzie. Ty najlepiej wiesz, kim jesteś. Wszystko to, co przeżyłaś lub wszystko to, co przeżyłeś,
ukształtowało Cię na to, kim jesteś dziś. Także trzymaj się z dala od dramatów, od negatywnych osób, od negatywnych okoliczności. Dbaj o siebie. I pozwól sobie na więcej relaksu i spokoju. Zadbanie o siebie jest tutaj, kochani, dla Was też podstawą do odzyskania równowagi. Także miłość do siebie to jest tak jakby numer jeden na ten moment. Widzę, że pewne rzeczy się dla Was zmieniają. Dla wielu z Was może to mówić o przepływie finansowym, bo tutaj cały czas mi się pokazuje coś, co jest związane z wzrostem finansowym, sorry kochani, ale bardzo ważne też jest w tej sytuacji, aby nie być chciwym, tak? Aby nie popaść w chciwość, być może otrzymacie coś, otrzymacie czegoś dużo albo otrzymacie czegoś wiele i jest tutaj tak jakby nawołanie, aby być rozsądnym. Nie popadać w jakieś ekstremalne, nie wiem, coś, co jest związane z jakimiś takimi ekstremalnymi zachowaniami. Z czystymi intencjami, żeby do czegoś podchodzić. Dokładnie tak. Chodzi przede wszystkim o właśnie intencje. O to, aby patrzeć sercem na coś. Dlatego być może tak ważne jest, aby najpierw coś przebaczyć, aby coś odpuścić. Zwolnij, czas na reset, powrót do równowagi. Utrzymuj swoje myśli pozytywne, bo to również ma ogromny wpływ na to, dokąd zmierzasz, tak? Kochani, dziękuję Wam serdecznie za dziś. Mam nadzieję, że te wiadomości były dla Was dzisiaj pomocne, że cokolwiek Wam tutaj naświetliły, pokazały, o czym nie wiedzieliście. Jeżeli cokolwiek tutaj z Wami rezonowało, były to Wasze wiadomości, pamiętajcie o lajku, o komentarzu, o subskrypcji, o podzieleniu się, kochani, z innymi. I pamiętajcie, że kocham Was najmocniej, tule do serducha, kochani. Przesyłam Wam ogrom cudownej energii i do zobaczenia na kolejnym czytanku, buziaczki. Pa!